Rozwój Bełżnica dzielnie walczył w Jankowicach u lidera, no ale niestety nie udało się zdobyć punktu, ani nawet bramki. Znaczy, no od początku żeśmy wiedzieli, jadąc tutaj, że mecz na pewno nie będzie łatwy. Wiadomo, jeden z lidera, który jeszcze nie przegrał meczu w tej rundzie. No, ale uważam, że chłopaki podjęli bardzo równą walkę. No, do 75 minuty, pomimo tego, że przegrywaliśmy 1-0, no, gra była wyrównana. Graliśmy jak równy z równym. Kto wie, jakby to wyglądało, gdybyśmy strzelili pierwszą bramkę, 1-0 by było do nas. Uważam, że ten mecz by się na pewno w drugą stronę odwrócił, bo taki to był mecz. No. Wyglądało to z boku tak, że jak strzelimy drugą bramkę, no to tak, bo widać, że się to posypie już później. No, chłopaki już, parę kontuzji wyskoczyło, jeden chłopak ze środka pola dostał kontuzji, później drugi i już ta gra się zaczęła łamać. No a rezerwowi już nie wnieśli tego, co grali ci zawodnicy z pierwszego składu. No właśnie, końcówka to już tempo siadło, ale też trzeba zaznaczyć, że Rozwój Bełżnica to już nie jest ten sprzed sezonu chociażby, który dostawał od każdego Bęcki to wysoko. No chłopaki troszkę się pozmieniały, dużo nowych zawodników trenują dwa razy w tygodniu, chodzą na treningi, bardzo treningi są takie dość intensywne, także umiał wybiegać ten mecz te 90 minut, z tego, że jest zadowolony. I tak to wygląda w każdym meczu. Z meczu na mecz jest lepiej, a w meczu nawet tych, co przegrywają, to widać, że nie są my gorsi, nie bronią się czy coś, tylko po prostu taka jest piłka. Nie? Czasami się człowiek atakuje i tak ten mecz przegra. Nie? Także, ale chłopaki bardzo dzielnie walczą. Z meczu na mecz jest coraz lepiej. Z C-klasy spaść nie można, zatem jaki cel? Wygrywać jak najwięcej spotkań? No na pewno to cieszy, bo wszyscy wiedzą, że w Bełżnicy tam nigdy tych punktów nie było, zawsze tam jakaś ta atmosfera nie była, najważniejsza jest atmosfera w klubie. No i ja najwięcej punktów nazbieram, to jest taki cel, żeby ten klub się budował.